Witam serdecznie członków i sympatyków Polskiej Akademii Zdrowia. Dzisiaj znajdujemy się w Centrum dr Ozimek w Warszawie. Moim i waszym gościem jest właśnie dr Wojciech Ozimek. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie doktorze. I będziemy dzisiaj mówić na temat profilaktyki zachorowań odkleszczowych. Zapraszam serdecznie. Witam was bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Centrum dr Ozimek w Warszawie. Moim gościem jest dr Wojciech Ozimek. Dzień Witam dobry. Serdecznie, panie doktorze. Pan doktor jest pediatrą, ale też zajmuje się chorobami pasożytniczymi. Dzisiaj będziemy mówić o profilaktyce zachorowań odkleszczowych. I tak naprawdę, to nie wiem skąd ten pomysł, panie doktorze. To była jakby naturalna ewolucja. Ja się zajmuję leczeniem chorób odkleszczowych od bardzo dawna, zwłaszcza u dzieci. I ponieważ jeździmy po świecie, uczymy się od ludzi, którzy się na tym znają, należeliśmy lub należymy do dużych międzynarodowych organizacji zajmujących się leczeniem chorób odkleszczowych. Kiedyś w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych moja żona, która jest moją szefową, my pracujemy razem, powiedziała: Wojtek, jeżeli to leczenie tych chorób odkleszczowych jest takie trudne, dlaczego nie można zrobić czegoś, jeżeli chodzi o profilaktykę? Dlaczego nie informować ludzi, jakich sytuacji unikać? Co robić, jeżeli człowiek ma wkutego kleszcza, jak opracowywać rankę, dlaczego bo to pierwsze postępowanie, ta pierwsza pomoc jest szalenie istotna. To nie chodzi o to, żeby wyciągnąć tego kleszcza i wyrzucić go do kosza albo do kominka, albo żeby go metodami babcinnymi smarować masłem, przypalać, prawda, maszynką jakąś elektryczną czy czymś takim. Chodzi o to, żeby tego kleszcza usunąć w prawidłowy sposób, odpowiednio opracować rankę i takie naprawdę proste strategie, o których my mówimy na naszej konferencji, która nazywa się Nie dam się kleszczom, są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Te złote godziny dotyczące w medycynie tej wczesnej interwencji są bardzo ważne w przypadku chorób odkleszczowych, czyli albo my mówimy na tej konferencji, albo o tym, jak unikać kontaktu z kleszczami, jak je zniechęcać do tego, żeby nas atakowały, jakich repelentów używać, jakich urządzeń elektronicznych używać. To mówimy też o tym, co zrobić, kiedy wracamy z lasu, jak się oglądać, jak traktować ubrania, w których byliśmy w lesie, a jeżeli znajdziemy kleszcza, co zrobić z tym kleszczem, jak go usunąć, gdzie go oddać do badania. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy, bo to naprawdę bardzo poważnie wpływa na dalsze postępowanie, na dalszy rozwój choroby. Choroby odkleszczowe, na przykład borelioza, naprawdę nie jest chorobą prostą w leczeniu, podobnie jak bartenelozy, chlamydiozy, jerszyniozy i inne choroby przenoszone przez kleszcze, bo tych chorób jest bardzo dużo. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy stwierdzono prawie 400 chorób przenoszonych przez kleszcze, z czego 80 jest potencjalnie groźnych, a powiedzmy tam do 20 takich naprawdę groźnych dla człowieka. Większość z nich daje właśnie różne odczyny autoimmunologiczne, bo to są bardzo takie potężne bakterie, mam na myśli o potężnym ich wpływie, nie o wielkości oczywiście, które wpływają na nasz układ immunologiczny, które bardzo często dają choroby autoimmunologiczne. I my już wiemy na przykład dzisiaj z obserwacji amerykańskich kolegów, że na przykład choroba Hashimoto występuje mniej więcej po 7-8 latach od usunięcia kleszcza. Stwardnienie rozsiane po 20-30 latach. Jest w tej chwili powołana taka specjalna komórka przy Uniwersytecie Harvardzkim, gdzie nasz znajomy dr Alan McDonald bada zależności między chorobami neurodegeneracyjnymi i zespołami neuropsychiatrycznymi, a chorobami przenoszonymi przez kleszcze. To w tym temacie bardzo, bardzo dużo się dzieje i bardzo dużo jest ciekawych rzeczy, ale to ja mówię już o tych dalszych rzeczach. Nas interesuje to, jak nie dopuścić do tych powikłań, jak nie dopuścić do wkłucia kleszcza, co zrobić, jeżeli on jest. To są naprawdę bardzo, bardzo ważne rzeczy. Wspomniał pan doktor o konferencji. Mhm. Musimy wam powiedzieć, kiedy jest ta konferencja, bo jest to bardzo ważne wydarzenie. Wydaje mi się, że chyba jedyne w Polsce do tak, tej tak. pory. Tak, tak. Nikt czegoś takiego nie organizował. To znaczy, jest dużo wydarzeń na temat leczenia boreliozy, na temat, czy to jest leczenie za pomocą protokołów ziołowych, czy leczenie antybiotykami, czy leczenie za pomocą takich mieszanych protokołów. Natomiast tak jak moja żona to wymyśliła, że profilaktyka, przede wszystkim profilaktyka. No ja nie muszę nikogo przekonywać, że generalnie profilaktyka jest przyszłością medycyny i o tym się powinno mówić. Lekarz oprócz tego, że powinien leczyć, powinien informować i moja żona wręcz wymogła na mnie tą konferencję, żebyśmy ją organizowali, żebyśmy mówili dużo o profilaktyce, bo widząc ilu jest pacjentów chorych na boreliozę, widząc ilu tych pacjentów odbija się od tych różnych barier związanych, jak długo oni są diagnozowani, no to łatwiej jest uniknąć tej choroby, niż ją później latami leczyć, czy latami diagnozować, albo
mieć przypiętą łatkę jakiejś innej choroby, która jest związana z boreliozą albo objawów, które są leczone przez wiele lat przez specjalistów. Profilaktyka w boreliozie jest naprawdę bardzo, bardzo ważną rzeczą i to jest rzeczywiście pierwsza konferencja tego typu, ja myślę, że nawet na świecie, bo nie słyszałem, żeby ktoś to organizował. Oczywiście te wszystkie pacjenckie organizacje, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w Niemczech, gdzie te ruchy pacjenckie są silnie rozwinięte, one mówią o tej profilaktyce, ale zwykle jest to wiązane. Profilaktyka, leczenie i tak dalej. U nas my mówimy tylko o profilaktyce i ewentualnie o tej najwcześniejszej interwencji, czyli co zrobić po usunięciu kleszcza, jak się zachowywać, co zrobić, kiedy, jakie badania zrobić, żeby nie popaść w taką jakąś panikę, dlatego że czytając na różnych forach, szukając informacji w internecie, ja się nie dziwię, że ci ludzie, oni głupieją, bo to jest tyle tych informacji, niektóre brzmią apokaliptycznie, niektóre brzmią pozornie, naukowo, poprawnie, natomiast my to wszystko zweryfikowaliśmy, siedzimy w tym od lat i to jest naprawdę solidna dawka takiej prawdziwej wiedzy. Czyli kiedy ta konferencja i gdzie? Konferencja jest 18 marca i to jest na Stadionie Narodowym, w tym to się nazywa Business Link, czyli tam są takie sale konferencyjne i piękne miejsce, symboliczne miejsce. Po raz pierwszy tam organizujemy, te poprzednie nasze konferencje organizowaliśmy w innym miejscu. Czyli zapraszamy Was 18 marca w Warszawie na Stadionie Narodowym. W 2017, podpowiadają mi tutaj nasi operatorzy, że w 2017 roku, kochani, także to już jest niebawem, żebyście mieli czas jeszcze na zarezerwowanie miejsca. No i tak, panie doktorze, mam jeszcze pytanie odnośnie tej profilaktyki i odnośnie kleszcza, bo to by znaczyło, że ukąszenie przez kleszcza nie równa się wcale rozwój boreliozy, prawda? Nie, absolutnie nie. Tak naprawdę, to jest, jak ja żartuję, pozornie, paradoksalnie, borelioza jest jedną z rzadszych chorób przenoszonych przez kleszcze, bo tak naprawdę w Polsce przebadano całą populację kleszczy. Nasi znajomi przebadali 20 tysięcy kleszczy z różnych rejonów kraju i średnio borelioza występuje u 11% kleszczy. Oczywiście są takie miejsca nawet w Warszawie, jak Warszawski Ogród Zoologiczny, czy Lasek na Kole, czy Lasek, prawda, Bielański, gdzie ten odsetek kleszczy jest zarażonych boreliozą jest znacznie wyższy, ale no znacznie częściej, na przykład w Niemczech stwierdzono, że u 66% kleszczy jest chlamydia pneumonii, u około 50% kleszczy są jersinie. Czyli ta borelioza jest relatywnie rzadka. No oczywiście jest jeszcze kleszczowe zapalenie mózgu, jest tularemia, ale to jest ta choroba, którą mimo że nie mamy nadal takich czułych narzędzi diagnostycznych, to mamy najwięcej narzędzi diagnostycznych do badania boreliozy, do stwierdzenia, czy ona jest, czy ona nie jest. Szkopuł w tym, że większość tych bakterii, one działają immunosupresyjnie, na przykład borelioza na nas układ odporności. I tak jak w przypadku AIDS jest tak zwane okno diagnostyczne i okno serologiczne. Co mam na myśli? Że objawy przez pierwszym okresie są bardzo niespecyficzne, może ich w ogóle nie być, więc pacjent, który usunął tego kleszcza, zakłada, że on nie jest chory, no bo nic się z nim nie dzieje. A i badania, które my robimy, pierwsze badania, które możemy wykonać, wykonujemy nie wcześniej niż 4 tygodnie po wkłuciu kleszcza. Także no, my o tym mówimy na konferencji. To są bardzo złożone sprawy. Tak naprawdę tych badań jest trochę. Część z nich w Polsce jest traktowane jako badania standardowe, co trochę utrudnia diagnostykę, dlatego że na świecie pojawia się wiele znacznie czulszych metod, no, ale standardy medyczne to jest coś, czego musimy przestrzegać. Jest pan doktor pediatrą, ale też wspiera pan osoby dorosłe. Tak. Dodatkowo jest pan doktor członkiem wielu towarzystw parazytologicznych, polskiego, brytyjskiego, amerykańskiego, Komitetu na Rzecz Lekarzy Medycyny Odpowiedzialnej, więc pan doktor ma fenomenalne doświadczenie i obserwacje na przestrzeni tylu lat pracy. Kogo by pan doktor zaprosił na tą konferencję? Znaczy, w założeniu są to osoby, które często przebywają na terenach, gdzie mogą się narazić na kontakt z kleszczem, na wkłucie kleszcza. Są to właściciele przedszkoli, takich zwłaszcza tych leśnych przedszkoli. Są to wędkarze, myśliwi, leśnicy i tak dalej. Bo zwykle tam kończy się niestety na tym, że oni uznają, że to jest wręcz wpisane w ich kodeks honorowy, czyli oni są leśnikami, więc muszą mieć boreliozę. Wcale tak nie musi być. Są odpowiednie repelenty, są odpowiednie metody postępowania, żeby zapobiec albo zmniejszyć ryzyko wkłucia kleszcza, bo ja przypominam, że kleszcz bez jedzenia może żyć od 3 nawet do 4 lat, więc jak on jest mocno zdesperowany, to żadne psikacze go nie odstraszą. Natomiast później należy go jak najszybciej usunąć. Im szybciej usuniemy kleszcza, tym mniejsze ryzyko zachorowania i im bardziej prawidłowo tą ranę opracujemy. To jest bardzo ważne. My mamy taką autorską metodę usuwania i opracowania ranki, która znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia. Powiem szczerze, że jeżeli usunie kleszcz,
lecz zostanie usunięty przed upływem 12 godzin od momentu wkłucia, ryzyko jest mniejsze, ale to nie znaczy, że tego nie będzie. Powiem więcej, zdarzali mi się pacjenci, którzy nie mieli wkutego kleszcza, a u których stwierdzaliśmy boreliozę, bo wystarczy, że oni za pomocą palców wykręcali kleszcza psu albo kotu, albo sobie usuwali za pomocą, no akurat to nie, ale generalnie usuwając na przykład psu bez rękawiczek palcami kleszcza, też się możemy zarazić boreliozą. Także to wszystko się zmienia. Żeby było ciekawiej, o tym ja na konferencji też tak pobieżnie mówię. No, borelioza jest bez wątpienia, o tym się mówi coraz więcej na świecie. Krętki borelii są krętkami krętka białego. Krętek biały jest odpowiedzialny za syfilis, czyli kiłę. Borelioza jest chorobą przenoszoną drogą płciową, czyli jeżeli partner jest zarażony boreliozą, my mamy szansę 20-30, według niektórych ośrodków do 40%. Jeżeli mamy przetoczoną krew, krew w Polsce i w innych krajach nie jest badana w kierunku boreliozy, jest badana w kierunku zapaleń wątroby typu B, jest badana w kierunku HIV, jest badana w kierunku innych infekcji, natomiast w kierunku boreliozy nie jest badana. Ja słyszałam o przypadku, kiedy po przeszczepie narządów człowiek rozwijał boreliozę, bo po przeszczepie narządów jest podawane leczenie immunosupresyjne, które ma zapobiec odrzuceniu przeszczepu, więc jeżeli delikwent, który był dawcą narządu, był chory na boreliozę, a my zastosujemy leczenie immunosupresyjne, ten człowiek, biorca narządu, może rozwinąć boreliozę. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie. Bardzo dynamicznie to się rozwijamy. Znowu z żoną jedziemy do Stanów, gdzie będziemy się szkolić z najlepszymi specjalistami. I tam to jest rozwinięte, ale ja jestem zadowolony, bo w Polsce i w Europie też coraz więcej się mówi o tym, czyli to nie musi być kleszcz. Może to być gies bydlęcy, może to być mucha końska, czyli jusznica deszczowa, może to być szczyżak sarni, czyli generalnie samica każdego owada, czy każdego pajęczaka, bo kleszcz nie jest owadem, jest pajęczakiem, która żywi się krwią, może nas zarazić boreliozą i innymi chorobami tak zwanymi odkleszczowymi. To jest fenomenalne to, co pan doktor mówi. Na zakończenie nasze odjęło mi aż mowę, słuchajcie, bo to jest niebywałe, że mamy taki skarb w Polsce. Doktor Wojciech Ozimek, fenomenalny lekarz, który zajmuje się chorobami parazytologicznymi. Panie doktorze, to na zakończenie zaprosimy. Zaprosimy uczestników naszych. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystkich, którzy nas oglądacie, zapraszamy na konferencję 18 marca 2017 roku. Zapamiętajcie sobie to, bardzo Was proszę. Wejdźcie sobie na stronę, poczytajcie, gdzie możecie kupić bilety, gdzie możecie zarezerwować miejsca. Ilość miejsc jest ograniczona, więc im wcześniej naciśniecie kup bilet, tym lepiej. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 18 marca 2017 roku. Zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli Wam się podobał dzisiejszy wywiad i poprzednie, to łapki do góry i jesteście z nami. Do zobaczenia.